Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym pan prezydent podjął decyzję o zawetowaniu nowelizacji prawa farmaceutycznego. Skorzystał pan prezydent z prerogatywy przysługującej mu na podstawie artykułu 122 ust. 5 Konstytucji. Jakie racje przemawiają za decyzją głowy państwa? Przede wszystkim pan prezydent wsłuchał się w głosy rodziców, które docierały w kierowanej bardzo licznej korespondencji i pan prezydent jasno tutaj stoi na stanowisku konieczności ochrony praw i standardu konstytucyjnego opieki zdrowotnej nad dziećmi. Jakie są konsekwencje decyzji pana prezydenta? Pozostaje stan prawny, niezmienione leki, produkty lecznicze, o których mówimy tutaj głównie związane z antykoncepcją, przede wszystkim ten produkt leczniczy, który występuje pod nazwą Ellaone, będzie dostępny na dotychczasowych zasadach, czyli po uzyskaniu recepty. W przekonaniu pana prezydenta dla osób poniżej 18 roku życia, ze względu na ochronę zdrowia, ze względu na prawa rodziców, tego typu produkty lecznicze powinny być dostępne właśnie pod kontrolą lekarza i tak, aby możliwe w decydowaniu o zastosowaniu tego typu produktów mieli również prawo stanowić swoje stanowisko rodzice. Pan prezydent bardzo mocno chce podkreślić tę kwestię, że gdyby tego typu rozwiązania wróciły do Sejmu, ale w odniesieniu do kobiet powyżej 18 roku życia, to ocena tego typu regulacji będzie inna. Tak jak Państwo wiedzą, do tej ustawy wpłynęła liczna korespondencja, było to przedmiotem i dyskusji ożywionej w parlamencie, tam były prezentowane różne stanowiska. Tak samo działo się już na etapie, kiedy ustawa oczekiwała na decyzję pana prezydenta. Wpłynęła petycja podpisana przez 30 tysięcy osób prosząca o zawetowanie tej ustawy. Pan prezydent również spotykał się z posłankami lewicy, które przekonywały pana prezydenta do podpisania tej ustawy. W ocenie głowy państwa nie ma dzisiaj przekonujących argumentów, aby tego typu produkty lecznicze były dostępne dla dzieci poniżej 18 roku życia bez recepty. Czyli rozumiem, że jakby była ustawa, która mówiła o 18 roku życia, to pan prezydent byłby skłonny te przepisy podpisać? Takie jest stanowisko pana prezydenta. Takie stanowisko było przekazywane podczas spotkania z paniami posłankami. Zupełnie jest inna ocena dostępności w przypadku osób pełnoletnich. Tak jak podkreślam to jeszcze raz, głównym motywem tutaj i główną wątpliwością pana prezydenta jest dostępność tych leków dla dzieci poniżej 18 roku życia. Panie ministrze, czy było to konsultowane być może z jakimś środowiskiem lekarskim, ta decyzja z kimś oprócz, nie wiem, czy ktoś miał wpływ na tę decyzję oprócz tych listów od rodziców, które wpłynęły do kancelarii? Pani redaktor, pan prezydent zapoznał się ze wszystkimi stanowiskami, które były prezentowane podczas prac w parlamencie, choć chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że projekt ten, choć był projektem rządowym, nie podlegał pełnemu procesowi konsultacji. Natomiast zapoznawał się pan prezydent ze stanowiskami również ekspertów. One tutaj też w części są podzielone, w szczególności co do działania wobec osób poniżej 18 roku życia, dlatego że już w samych specyfikacji tych leków jasno jest wskazane, że grupa, na której tego typu leki, które w stosunku do osób, które z tych leków korzystały, jest bardzo mała. A może pani powiedzieć, jakie to są grupy ekspertów? W tym projekcie ustawy nie było jasno określonej granicy wieku, ona była rozpisana tylko w rozporządzeniu do niej, dołączonej do ustawy. Czyli rozumiem, że oczekiwanie jest takie, żeby w samym projekcie ustawy, podpisuje się prezydent. Panie redaktorze, dokładnie o to chodzi. To znaczy w ocenie pana prezydenta również taka materia nie powinna być pozostawiona do decyzji ministra zdrowia. Kwestia dostępności leków poniżej 18 roku powinna być uregulowana ustawowo, jasny, precyzyjny sposób. Proszę zauważyć, że ta ustawa dzisiaj zawetowana przez pana prezydenta w ogóle pozwalała nie tylko określić wiek, ale w ogóle pozostawiała do decyzji ministra, czy w ogóle takie rozporządzenie powinno być wydane. W ocenie pana prezydenta to nie jest dostateczny standard ochrony zdrowia dzieci. Minister zdrowia zwraca uwagę, że tylko 2% 15-latek w ogóle korzystało z takich tabletek. To nie jest duża liczba i pytanie, czy to powinno decydować o tym, żeby to było. Pani redaktor, mówimy o standardach konstytucyjnych, mówimy o ochronie dzieci. Tutaj liczby nie są jedynym wskaźnikiem do decydowania w takich sprawach. W ocenie pana prezydenta do 18 roku życia powinno się to odbywać pod kontrolą lekarza ze względu właśnie na to, że to lekarz, nie dziecko 15-letnie, jest w stanie ocenić skutki zażywania leków. Pozdrawiam cię o tym, że jest
plan B, który polega na tym, że osoby powyżej 15 roku życia będą mogły poprosić taką receptę w aptece, czyli tak zwaną receptę farmaceutyczną i wtedy dostać tę pigułkę Lawan. Jak prezydent się dopytał? Pani redaktor, to jest pytanie do pani minister, to po cóż była ta ustawa, jeśli można to było rozstrzygnąć samym rozporządzeniem. To jest pytanie o to, jaki jest cel dzisiejszej większości parlamentarnej, to aby takie leki były dostępne w grupie 15-18 lat. Tak jak mówię, tutaj zgody pana prezydenta na to nie ma. Jeśli nie była potrzebna regulacja ustawowa, to po co był cały proces legislacyjny, jeśli można to było zrobić jedną decyzją, jednym podpisem pani minister zdrowia. A może pani powiedzieć, z kim była konsultacja prowadzona i kto zaważył właśnie na tej decyzji, czyjej opinii? Pani redaktor, zawsze jest to decyzja w sprawie każdej ustawy, jest to decyzja głowy państwa, tylko nie ma czegoś takiego jak zaważenie na decyzji. Pani minister, ja trochę z innego tematu. Czy prezydent zgodzi się na likwidację CBA? Dzisiaj minister Tomasz Siemoniak powiedział, że projekt jest trudno mówić o decyzji prezydenta w sprawie projektu, który dopiero powstaje i który będzie można ocenić dopiero wtedy, kiedy trafi do konsultacji. Nie jest żadną tajemnicą, że pan prezydent bardzo szanuje działania, które były prowadzone w ramach walki z korupcją przez ostatnie lata. Jaka będzie propozycja legislacyjna, kto ewentualnie będzie miał przejąć te zadania dzisiaj wykonywane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. To będzie kwestia, będzie to można ocenić, kiedy poznamy projekt. Natomiast bez wątpienia, patrząc z perspektywy tych kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, no dzisiaj poziom korupcji w Polsce jest nieporównywalny z tym, o którym mówiliśmy, kiedy CBA powstawało, więc trzeba na pewno bardzo poważnie rozważyć, czy likwidacja służby specjalnej, wyspecjalizowanej w walce z korupcją jest tym, czego Polska potrzebuje, patrząc szczególnie na to, jak właśnie standard walki z korupcją jest oceniany chociażby w dokumentach unijnych. Jesteśmy jednym z przodowników tutaj w ramach Unii Europejskiej w tym zakresie i panu prezydentowi bardzo zależy, aby polska gospodarka, polskie życie biznesowe od korupcji było wolne. Panie minister, chciałabym tylko się upewnić, czyli jeżeli będzie kwestia wieku wskazana w ustawie i będzie powyżej 18 roku życia, to wówczas prezydent deklaruje, że wówczas poparł tak. Pani redaktor, jest otwartość pana prezydenta na to, aby regulacje dotyczące zniesienia obowiązku uzyskania recepty w grupie kobiet pełnoletnich, czyli powyżej 18 roku życia, tutaj ta otwartość jest jasno deklarowana przez Pałac Prezydencki. Zresztą podczas spotkania z paniami posłankami z Lewicy również takie stanowisko pan prezydent zajął. Pani minister, jeżeli chodzi o te konsultacje jeszcze ze zwolennikami tych rozwiązań, które były proponowane przez rząd, czy to było spotkanie tylko z przedstawicielkami Lewicy, czy było więcej takich grup, przedstawicieli innych środowisk, którzy popierali te rozwiązania i byli u prezydenta, konsultowali się z nim? Panie redaktorze, o takie spotkanie poprosiły tylko panie posłanki z Lewicy i zostały niezwłocznie oczywiście zaproszone do Pałacu Prezydenckiego, zgodnie z tym stanowiskiem, o którym cały czas mówimy, że drzwi Pałacu Prezydenckiego są otwarte. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dziękujemy.